wyrzuca z rzeczy przyjemnego danego kursu. Dziękuję. Organizator jest. Witam. I ława Poznań tutaj. No proszę bardzo, przywitamy Aleksandrę. Pierwsze przywitanie tutaj. Ja wczoraj witałem doktora Króla. Witamy na polskiej ziemi. Witamy solą i chlebem. Tak jest. A Aleksander mówi, to jest nasza wspólna ziemia europejska. Jestem w tym autochtoni. Tak, czyli tak. Tu jesteśmy Słowianami na tej ziemi wszyscy. A więc cieszę się, że takie jest zdanie. Zrobimy taki program. Trzy dni tego kursu mamy. Przez te trzy dni ja pierwszy poprowadzę, tak myślę, do godziny 12:01. Później oddam tutaj już Aleksandra, albo nawet i do drugiej, bo wtedy po obiedzie by już Aleksander poprowadził. O drugiej zrobimy przerwę. W czasie tych trzech dni mamy tak, od 10 do 19, to jest po 9 godzin. Tak przeznaczamy, że godziny na ten obiad będzie to 8 godzin, to na pewno będziemy mieli tutaj praktyki i zajęć. W niedzielę będzie 7 godzin, czyli od 10 do 17, tak będziemy kończyć o 17 w niedzielę, bo wcześniej trzeba wyjechać. No razem mamy 25 godzin naszych tutaj zajęć. Jak na każdych moich zajęciach chciałem zaznaczyć, że będzie mniej teoria, więcej praktyki, bo o to przecież chodzi, żeby na tych naszych warsztatach, bo tak to bym nazwał, pokazać i zademonstrować takie metody, bo z dziećmi trzeba inaczej pracować. Jak Aleksander powie, że z dziećmi do 5 lat nie należy pracować, bo dzieci do 5 lat są w takim stanie transowym, hipnotycznym. Do 14 lat dzieci są w stanie, jeszcze w takim stanie alfa. Dopiero później wchodzą w stan beta, czyli są w stanie marzeń. Wszystko żyje się na poziomie wyobraźni. Dlatego dzieci od 7 lat do 14 najlepiej jest programować. One są podatne na sugestie, na autorytety, na naukę, na pochwały, na te wszystkie, na wzorowego ucznia, a później już zaczynają się, mówię, w szkole uczył się podstawowej bardzo dobrze, a w średniej już koniec, bo on już wtedy zmienia swoje myślenie. Jeżeli nie zaznał tego pochwał w szkole podstawowej, że ktoś go zauważył, to później już przestaje to robić, nie chce nikomu się zabiegać w tym względem, bo to jest takie trudne, że jedni mają dzieciństwo bardziej, powiedzmy, tą okres dojrzewania bardziej burzliwy. Ja sugeruję się siódemkami z filozofii Steinera, że te siódemki w życiu naszym to duże mają znaczenie w rozwoju naszych osobowości. Na przykład do 7 lat dzieci nie powinno się zmuszać do nauki. Te dzieci, którzy mają problemy z pamięcią, koncentracją, wieku dojrzałym i swoim życiem. To, co wcześniej jest, na przykład mówi się o wcześniejszym seksie, czy wcześniejszej pracy i tak dalej, to konstytuuje na przyszłość tej osoby. Tak samo, to tak mówi się, mały, stary. Jest taki, mówi, moje dziecko bardzo mądre jest, popatrz, ma 5-3 latka, już gra na pianinie, już jeździ konno, już robi wszystko to, co ona tego, bo ona robi po to, żeby mamie się przypodobać, ale później już rzuca to w kąt. Dzieci, które szybko zaczynają grać na tych instrumentach, nie chcą nawet dotykać w życiu dorosłym tego pianina albo skrzypek, prawda? Mają dość, albo konno jeszcze jeździć, bo się nakazuje dziecku, bo chce się pochwalić, że dziecko jako małpka dokonuje wszystko, bo się nauczyło tego robić. Nauczy się po to, żeby przypodobać się komuś, ale to jest niekorzystne. To dzieci do 5 lat nie powinno się zmuszać do niczego, do porządków jedynie, jakbym zmuszał. Do porządku, to co ma koło siebie porządek zrobić, posprzątać zabawki, ale tak do nauki, po zabawę. Źle się robi, że w Anglii szczególnie, bo dzieci już tam od 4 lat idą do jakichś szkół, które są niepotrzebne. One mają wybawić się. Zobaczcie, te dzieci, które wybawiły się w dzieciństwie, nie potrzebują bawić się w życiu dorosłym, przyjmują to życie dorosłe bardziej poważne. A tacy i mężczyźni, czyli nie wybawili się w życiu, chcą dalej bawić się później w życiu dorosłym. Stan rozluźnienia właśnie bardzo dobrze działa nam na
na to programowanie, bo przecież o to chodzi w terapii, żeby rozluźnić się, zawężyć swoją świadomość, a poszerzyć podświadomość swoją, włączyć podświadomość do zmiany pewnego programu. Od 14 roku życia do 21 roku życia rozwijamy się pod względem psychofizycznym, czyli psychicznie i fizycznie, dorastamy. Czyli dziewczynki robią się kobietami, mężczyznom coś szumi pod nosem wtedy i pod pachami i stają się, głos zmieniają. No i tu pod względem fizycznym i psychofizycznym, tak. Do 21 roku życia. Tak bardzo fajnie nawet to ujęło, ustawodawstwo ujęło. Popatrzcie, od 7 roku kazali nam kiedyś do szkoły i tak było dobrze. Do 14 roku, bo tak było do 7 klasy. I to było takie coś bardzo fajnie związane z naturą. Do 21 roku życia, do dzisiaj jest 21 lat, jesteś dojrzały, możesz się żenić, bo prawo to przewiduje, wojsko i tak dalej. Czyli było to jakoś tak ujęte. 21 lat psychofizycznie. Wtedy mówimy, że ktoś jest dorosły i mądry. Wcale nie jest, bo mądrość, czyli intelekt, rozwija się do wieku od 21 do 28, do 28 roku życia. Jak ktoś nie zmądrzył do 30, to już nie oczekujemy nic na pewno od tego człowieka, bo dlatego, że ten wiek chrystusowy, 33 lata, to jest ten etap najwyższej mądrości, szczytu tego takiego osiągalnego nauczyciela dobrego, który posiadł już wiedzę. Ale tak jak samo od 20-latka nie trzeba oczekiwać mądrości, ale on jeszcze dojrzewa do 28 roku życia. Dlatego najwięcej, ja powiem, że powiem wam, młodych ludzi trafia się u mnie koło 30, po 30. Którzy zagubieni są w życiu, nic im się nie chce w życiu, ale zazdroszczą inni. Widzą, że koledzy dochodzą do czegoś, zakładają rodziny, małżeństwa, mają samochód, pracę. No i mówią, a ja co mam z tego? I myślę, no to trzeba iść na hipnozę, bo pomogą mi iść. No i my to zmieniamy jego program, ten, co on dotychczas zatracił. Pomagamy jemu w jakiś sposób zresetować się i kodować jego na to, żeby on rzeczywiście realizował swoje życie. Bo po 30 do 40 roku życia największy u mężczyzn jest ten potencjał energetyczny, gdzie musimy, jak to powiedziane było, mężczyzna powinien zasadzić drzewo, syna, do tego i dom budować właśnie po 30, do 42 roku życia. Ten etap intensywnej wydajności jest. Wtedy zdobywamy karierę, zawód jakiś. Jak ktoś już dyrektorem nie był w tym, do 44 trudno być. Ja nie jestem. A jak do 50 nie dorobił się, to już garba, później może się tylko dorobić, bo tak też jest, bo 42 lata to jest ten okres największej intensywności u mężczyzn występuje, a u kobiet wtedy zwracają uwagę na swoje wygląd, na starzenie się, czy na swoje właśnie, korzystają z różnych tak właśnie spa, tych rzeczy, odmładzają się. No już mężczyzna przestaje ich interesować, który tyra od rana do nocy, interesują się młodszymi facetami, mogą takimi z bicepsami, które masują tam, prawda, podziwiają ich te wygląd. Także uwaga, bo najwięcej rozwodów do 40 roku życia jest u kobiet, około 40 wtedy, bo wtedy pojawia się ta właśnie różnica. Mamy 42, tam w mojej książce autorytetu świadomo, nieświadomo to opisuje. No i ten okres 7, 7 od 42 do 49 to jest okres rozwoju duchowego. Wchodzimy na ścieżkę rozwoju duchowego. 49 roku życia już mamy być bardziej uduchowieni. W tym czasie najwięcej osób zajmuje się no właśnie tymi parapsychologią, duchowością, zajmują się bioterapeuci, najwięcej jest w tym okresie bioterapeuci. Zobaczcie tam wokół siebie, czy ludzie, którzy zaczynają to po 40. Najbardziej są, nie chcę tutaj po tym, że czy wróżki i tak dalej. Uważam, że jeżeli jest to taka koło 50, to już taka jest wróżka, która ma ćwiczyć troszeczkę wszelkie stany, więc dowiadujemy się również, że możemy obserwować siebie. Za każdym razem, gdy obserwujemy siebie, doznajemy wewnętrznego zestrojenia. I pytanie jest, czym zestrajamy się? To wszystko, co nas otacza, no nazwijmy wszechświatem. To wszystko. Ale teraz to wszystko,
co tworzy w nas braki, no to nie jest to ten wszechświat, tylko braki tworzy nam ego. Dlaczego? No bo Kowalski ma A. A ja to co gorsze? No muszę mieć. Panie Marku, jak zrobić, żebym wygrał? Aleksander Danilow, z zawodu jestem lekarzem, psychiatra. Mam 7 zawodów. Już wszystko to było książki pracy dopisana. Pierwsze to jest psychiatra, psychiatra sądowy, psychoterapeuta, seksuolog, narkolog, to jest psychiatra od nalogu, klinik alkoholizmu, narkomanii i tak dalej, psycholog kliniczny, psycholog ogólny. Wszędzie pracowałem jako praktyk i wszystkie moje teorie, moje artykuły, to było z tej pracy. Jak mówił Frydrych Nietzsche, wszystkiego napisanego, lubię to, co napisano za pomocą krwi. Tak? Pierwsza lekcja. Ewolucji hipnozy. Retoryczne i nieretoryczne zapytania do społeczności. Kiedy zaczyna się hipnoza? Kiedy? A kiedy nie jesteśmy w hipnozie? Od jakich czasów? Nie, to jest już przestrzenna. U nas teraz przeszłość. Proszę Panie, czasowe wymiar. Kiedy zaczyna się hipnoza? Tylko człowiek pojawił się. Od którego? Od których czasów? Pan wie już, Pan był u mnie. Ewa Adama hipnotyzowała. Już kiedy człowiek. Pytanie z mojej strony, co one prowokacyjne, niekorektne, bo ja nie określiłem, kogo hipnoza? Człowieka lub zwierząt, tak? Ale zwierzęta też hipnotyzują. I jeszcze, z jakiego powodu jeszcze moje zapytanie to jest prowokacja? Hipnoza jako spontaniczne zjawisko i hipnotyzowanie. To różne rzeczy. Hipnoza, teraz pokażemy, może być spontaniczna. A może być hipnotyzowana. No, kiedy to było u ludzi, w jakich czasach historycznych, gdzie była pierwsza hipnoza? Intelektualiści, kto ma jaką opinię? W jakich czasach? W jakim państwie? Egipt. Ale od razu też moja prowokacja. W czasach historycznych, a kiedy nie było historii, prehistorycznych, kiedy nie było Egiptu, gdzie to było? W plemionach dzikich było, tak? Szamany. Hipnotyzować można zwierząt i zwierzęta hipnotyzują siebie. Ja nie jestem wążem, pani nie jest królikiem, ale wąż. Prymitywna istota hipnotyzuje istotę z mózgiem, królika. Jak to? I już wiemy, że ta hipnoza już jest. A co było wcześniej? Zoopsychologia Remy, Chauvin, Hind, Konrad Lorenz, Tinbergen i inny milczą o tym. I mój niepokorny umysł buntowniczy zadał to zapytanie, kiedy to było. Ja określiłem te reakcje jak prehipnotyczne. Moje określenie w ewolucji. Jakiego вони rodzaju byli? У примітивних істот удовольнило, що не було мозку, а лише були прехіпнотичні реакції. Реакції оборонні. А які ми оборонні реакції? O co chodzi? Tak zwany Toster Reflex, niemieckie słowo, tak. Refleks śmierci sztucznej. Kiedy dotknięcie do prymitywnego robaczka szybka, który nie ma mózgu, a ma tylko hordę nerwową, od razu on staje sztywny, jak katalepsja później. Ale mówiono, że jest refleks burzy. Burzy, kiedy tego robaczka ziemi dotknąć, to on od razu taki ruch jak luk Brauna. I też może dać inną odporność.
będziemy o tym mówić, kiedy mówimy o innej galerii hipnozy za pomocą tańca na przykład przez plemionach. Ale nas interesuje ta klasyczna najpierw hipnoza. Stąd określiłem, że ten refleks śmierci sztucznej to jest reakcja prehipnotyczna. Ona jest reakcja obronna. A byli inne ewolucje na miarę innej obronnej reakcji? Jakie my znamy z historii, przepraszam, z ewolucji, zoopsychologii? Mimikria, zmiana koloru przetrwała niestety do chameleona, kiedy w parlamencie, w Sejmu ktoś posłuch krzyczy, pan jest chameleonem, to jest metafora, nic więcej, człowiek nie może zmienić kolorem. A chameleon potrafi. Mimikria. Mimikria to bardzo fascynujące teraz dla mnie zjawisko. Chciałbym trochę więcej wiedzieć o mimikrii. Mimikria to zmiana struktury. Przetrwała u niektórych zwierząt. Kiedy mój znajomy kotek widzi psa, on od razu wygina się. I pies patrzy. Niby to kotek, a jakiś straszny zwierz. Nie, nie, ja przyjdę gdzieś tak. Myśli pies. Straszy psa. Zmiana struktur. Jak mówił kiedyś jeden z moich kolegów obserwujący Kaszpirowskiego na stadionie. Zmienić kontur. I już hipnoza. Kontur. Zmiana struktury. Mimikria. Była w ewolucji. Ale nas interesuje podstawowy, najważniejszy. Refleks śmierci sztucznej. I od razu urobaczka jak z wosku. Struktura. Co rządzi? Bo chcemy konkretno, dokładnie, w szczegółach. Jest mózg u robaczka. Czasami ja na desce to malunki. Czasami u nas pan Sebastian była deska, tak? Z kredą. No, ja wam pokażę powietrze. Proszę patrzeć. Ciało robaczka i zestaw nerwowych komórek na samorządowych zasadach nerwowa horda. I oni rządzą peryferii, całym ciałem robaczka. Na jakich zasadach? Orwella oczywiście. Wszystkie nerwowe komórki w swoim prawie jedno prawo dla wszystkich nerwowych rządzących komórek. Ale czasami ta pierwsza komórka, która jest czołowa, myśli, a po co mi oddawać rozkazy, tam, wzywać tam taksów, przepraszam, to metafora. Ja mogę rządzić przez swoich komórek, peryferii. I on mówi, ja najważniejsza komórka. I od tego, że ona najważniejsza, ona powiększona w rozmiarach. A jak ona powiększona w rozmiarach, to już niebezpieczne. Potrzebno co? Security. Security to co? Głowa. Proszę patrzeć, nerwowa horda, linia prosta i już ważna ta komórka rządząca nerwowej hordej, tak, potrzebuje security, głowa. Ale ja jestem zwolennikiem Pythagorasa, nie tylko teorema Pythagorasa, bo to jest mroczny filozof szkoły orfików. Kiedy było rozpatrywanie ofiary i zjadanie ją na surowo. Pisał on w swoich artykułach o katarzisie, nawet pan Maćkowski o tym nie dopomniał. I kiedy w internecie w Niemczech było 7 lat temu, ktoś zjadł na surowo, sądzić, on nie zabił, na surowo zjadł. Zgoda była między innymi, dobrowolne ogłoszenie. Ale to ofiara, to tajemniczy rytuał. Mroczny, kiedy potrzebna była ofiara, sekret tot do cmentarza uniósł z sobą Pythagoras. I Pythagoras, a później Heidegger i Jaspers mówili, że jest oś. Oś może być polityczna, geopolityczna, a jest oś. I kiedy jest oś, to już wszystko po innemu. W klinice histerii Szarkota w Salpetrierze, kiedy histeryczny atak histerii, to oś już krzywa.
ja widzę, to moja prywatna opinia, że koniec Horda. A później kora mózgowa w ewolucji. Patrzcie jeszcze raz. I kora. Co to jest? Moim zdaniem spirale. Mózg. Kora mózgowa. A z fizyki wiadomo, że prawidła spirale już inne, jak w fizyki Einsteina, prosta linia gdzieś w kosmosie, w przestrzeni, nie zawsze będzie prosta, będzie krzywa i będzie spirale, i tam będzie prosta spirale, a ta spirale metaspirale. I cały wszechświat jest klempem, klempkiem. Emmanuel Kant nie mógł wiedzieć, że świat konieczny lub bezkonieczny. Nie ma sensu. Wszechświat tu. Cały wszechświat tu, w tym punkcie. Ja tak myślę. On jednocześnie i konieczny, i bezkonieczny. Gdzie my mamy ten klębek spirali? Molekula białka. Klębek. A jeszcze dodatkowo nukleoproteiny, RNA, DNA z białkiem. Mały космос і дуже космос, єдне регулова. А в фізиці індукція електричності, ротор-статор, індукція пронду. І тут мозк. Мовлена через упертого матеріаліста Павлова, я його любив, шаную, але мовив, що мозк – то є станція телефонічна. Полончення по нервам. Але в неврохірургії Пенфілд в Канаді, між іншим для забави писав романси і Гіппократас, факел, зніч, є такий романс цього неврохірурга. А він при операціях, коли зіпсути в часах операції неврохірургічних, ну, в випадках самоходових, якось чинить мозку, то інна чинить, невідомо яким способом, застępuje i rozkaz nie po nerwom. A jak? Nie wiadomo. Tylko 2 lata. Wiadomo, że nie ma kurierów w mrowisku. Nie ma. Kiedy zepsuta czas mrowiska, nie wiadomo dlaczego ta część mrowiska już wie, że tam zepsuta. Mówili, jak i u Pawlowa, że kuriery dają informację, a tam zepsuta. Co to pomysł? Nie. Jestem człowiekiem sztuki. Ja bardzo lubię sylwetki kobiece. Pani mam taką sylwetkę, że ja muszę mieć jakąś przyjemność patrzeć na sylwetkę. Kiedy pani siedząca będzie? Na stojące. Ja już rozumiem, co pan chce wszystko powiedzieć. Dobrze. Proszę pani, to na pewno usiąść, żeby nie było smutno tej koleżance. Bo ja będę za chwilę. Z mózgiem, czy? Nic nie będzie. Jest moje ucho. Nic nie będzie. Pani będzie stoić i wszystko i nic więcej. I nic więcej. Naprawdę, Violetta, ufasz mnie? Nie. Pani Violetta, można nie ufać. Mężczyznom nie wolno ufać. Ale trzeba dać zgodę. Pani daje zgodę na wpływ? Daję. I nic nie trzeba nam, proszę pana. Nie trzeba zgody, pacjenta. On może nie ufać, może stracić być baczą. To zabobony, że zaspokoić go, niech boję się, ale daje zgodę. To już nasza, proszę pana, technika. Zapis. Proszę stać. Stoję.
To chyba nie działa. Już. Dziękuję. Proszę to usiąść. To dopiero wstęp. Dopiero wstęp. Nie było straszne. Nie. No, nie straszne. Nawet nie było snu, bo hipnoza nie jest snem. I udowodniłem teraz. To była reakcja jaka archaiczna, bez mózgu. To, co mówiłem, i to był dowód. Ale program już jest w Pani Violetce. I to było udowodnienie. Później, bo teraz idzie proces, to jest początek procesu. Ten proces będzie rozkręcony jako spirale. I później można przeanalizować, co było u Pani Violetta. Pani Violetta teraz odpoczywa. Dziękuję Pani. Dziękuję. Proszę. I następna ofiara i przedłużymy lekcję. Kto tam u nas zgłaszał się? Nie pamiętam. Kto? 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 Przestań. Niech Pani spróbuje. Warto. To dużo życie, no. Ty. Młoda. Tak. Dziękuję. Proszę usiąść. Jak odważno Panie teraz czuję się? Świetnie, dobrze się czujesz. A co z tego zostało było najlepszym? To był zestaw. Jaki moment? Nie umiem powiedzieć. Aha. To jest tajemnica. Nie umiem tego określić. A można, proszę Pani, jak Pani ma? Małgosia. Pani Małgorzata, a jestem mistrzem między innymi, Pani Małgorzata. Pani Małgorzata, a może też szlachetne społeczeństwo coś dopytać u Pani? Może? Bardzo. Ktoś chce coś dopytać? Co czułaś wtedy? Co czułaś? Można przyłączyć. A, proszę Pani, tam, a ja tu. A, dziękuję. Co ja czułam? Jak stałaś, Małgosiu? Jak stałaś? Co czułaś wtedy? Ja czułam się, po prostu poddałam się i nic nie myślałam. Pustka. A byłaś świadoma tego, co się dzieje? Tak, że ręce poruszone, wszystko wiesz, co się działo. Tak, każde poruszenie, tak czy tak,
Słyszałaś wszystko, co tam? Mogłaś się sprzeciwić? Chyba nie. Ale nie myślałam o tym, że po co miałabym się sprzeciwiać? Skoro ja się poddałam... Przyspychanie ramienia oporu było czynne, czy nie? Amortyzowało, tak? W ten sposób. Tetanus! Tetaniczny! Czy to było napięcie, czy to był czynny opór? A u pani Violetty inny, nie tetaniczny, a tu tetaniczny. Nie, nic nie stawiałego oporu. Poddałam się całkowicie. To już nie typ katalepsy między innymi. Proszę pana, proszę nie zapominać, to całe życie. Pierwszy typ katalepsy i drugi typ katalepsy. Ja powiem, w pewnym momencie palec też mi wrócił w inną stronę. Kiedy pan mi ją tam tego, to poczułam, że on tak po prostu został. Wiem, jak z łoska. Że on tak został. To czułam. Że nie chciał wrócić z powrotem na poprzednią pozycję, tylko... A przecież tej średniowiecznej na kilka lat tak była, już kalectwo było tych histerycznych osób, bo histeria i hipnoza to też jedno. Później o tym będę mówić. I tu tak samo i było. Hipnoza jest dysocjacja, oszczepienie i histeria jest oszczepieniem. I to tu... jak z woska. I to oszczepienie nie tylko tu w ciele, to widoczne, ale tu też. I coś w głowie, panie, nie wiem o co, coś też. Była dysocjacja. Jakiego rodzaju? Możecie zapytać. Nie umiem powiedzieć. Ja po prostu czułam, że jestem lekkością. Lekkością, dokładnie, pustka była. Ja czułam wszystko świadoma, byłam świadoma. Świadoma, ale o niczym nie myślałam. Kontrolowałam jak gdyby, tego też nie kontrolowałam, ja to czułam. Mm-hmm. Czy możemy to nazwać hipnozą taką konwersacyjną? Proszę? Hipnozą konwersacyjną, czyli w pełni świadomą. Świadomą. Tak, tak, może być. Tu raczej nie trzeba zawsze ufać wszystkiemu, bo klientowi, pacjentowi wydaje się tak, a my już szerzej to rozpatrujemy. Co to było, moim zdaniem? Oczywiście pani była z jednej strony świadoma, z innej strony ja 100% i to jest dysocjacja, rozszczepienie. I świadoma, i nieświadoma jednocześnie, to jest dysocjacja. Dlatego nie umiem opowiedzieć właśnie, co ja czułam. Poczułam dotyk, tak. A nie umiem powiedzieć, co myślałam. A więc jest ta i świadomość, i nieświadomość jednocześnie. I jednocześnie, to jest rozszczepienie. Jaka reakcja jest rozszczepienie? Dysocjacja. Obronna oczywiście. Obronna. I tak, i nie. Zapytanie jest do ofiary, nie? Nie, tak? Dobrze, że pani była zdecydowana, nie jak pewne osoby, którzy nie byli zdecydowanym. Tak właśnie mam. Które pachali, choć i mieli poparcie od sąsiada, tak? Oni nie byli zdecydowani. Pani była zdecydowana. Ja skorzystałam. Pani skorzystała. Gdyby pewna osoba chciałaby przedłużyć naszą demonstrację, to możemy. Gdyby nie, to teraz przedłużymy. Ale jak coś, dziękujemy pani. Dziękujemy. Dziękujemy. Pani chce? To ja pomylił się. To jest tak, tak piękny stan. Naprawdę, niech pani spróbuje. Ja lubię czarne kolory. Tylko z tego powodu pani może uszyć, bo tu czarne i pani w czarnym. Jak imię pani? Ania. Pani Anna, chodź pani Ania. Muszę być zamknięta. Uwaga. Relaks. Dużo. Znaczy są zamknięte. Pani jest teraz pod moim kontrolem, pod moim wpływem. Poczucie bezpieczeństwa. A psychika pani w regresie do lat dziecinnych, gdyby pani teraz była małym dzieckiem, dziewczynką i wszystko, co trafiło się za ostatnie lata, wszystko poskaczało pani czasami, prowokowało różnego rodzaju wydarzenia, problemy, może objawy,
coś innego, przeciwko wszystkiego, na wyjście z pani. I pani odczuła się relaks, spokój, ulgę. I teraz będę liczyć, z każdym liczbem hipnoda będzie głębiej, a na liczbę 10 hipnoda będzie najmocniejszą. 1, spokój, 2, relaks, luźno, 3, przyjemny ciężar, 4, ciepło, gorąco, 5, krew bije się w naczyniach, 6, bardzo spokojnie bije się krew, 7, spokojnie bije się serce, 8, spokojnie wdech i oddech, 9, świadomość jednomglona, mózg jest w mgli, to hipnoza, 10, szpic, pać. A teraz pani jest stan zmieniony odporności cielesnej, psychicznej w jednemu z wariantów indywidualnych hipnotycznych. Jednocześnie, gdyby pani była wszędzie, w wodzie, w ziemi, w powietrzu, w niebiosach, we wszystkich żywiołach i sama jest żywiołą. I nie ma złego, obcego światu, które powoduje czasami napięcie, zmęczenie. Jest jedna, pani zdrowa natura, bo to jest ten czas, kiedy pojednana natura wewnętrzna z natura zewnętrzna, żeby dać pani szans stworzyć nową osobowość, nowe ciało, nowy duch. Gdyby pani zechciała, to widzi już droga. Daję pani szans. Gdyby pani teraz była jednocześnie w różnych miejscach i teraz pani widzi tę drogę i to jest najgłębsza ciekawość. Czy możemy kiedyś zmienić siebie, żeby potrafić mieć sukces w naszym świecie? Co najmniej sukces indywidualny. I to jest decyzja, o której pani zdecyduje po naszym sensie, po tych doświadczeniach, które ona przeżyła. Dziękuję. Dziękuję. Lekki zamęt. Raz. Teraz budzisz się rzeźki, wyspany, wypoczęty, nic nie pamiętasz. Nie musisz pamiętać, bo ja ci każę, żebyś wszystko zapomniał. 2, 3, 4, 5. Budzisz się. Rzeźki, wyspany, wypoczęty. I do rana czujesz się takie rzeźki. Wypoczęte, napijesz się wody. Taka sugestia może być. Poczujesz przypływ potężnej energii. Poczujesz uzdrowienie, leczenie. I nie wiem, będziesz poczuł strachu, lęku, wstydu, niczego. No i teraz zrobiliśmy trzeci raz. Zrobiliśmy tu pogłębienie. Teraz panie Adamie, bo to no, są ćwiczenia, tak? Zgadza się pan? Tak. W tym trzecim ćwiczeniu, co czułeś w tym czasie? Jak czułeś? Głębszy trans był już? No już był głęboki, nie pamiętam. Czego nie pamiętasz? Nic, co się działo w tym czasie. W tym czasie? Znaczy, usłyszałem sygnał i... A jaki chyba sygnał? Co? Nie, no leciałem. Coś, nie wiem. A nie rozumiem, jaki sygnał był tu? Coś? Sygnał? No coś, nie wiem. Zadzwoniło, czy... I wtedy radio? Radio, tak? Nie, no chyba tak. No i zamknąłem oczy i nic nie pamiętam już od tamtej pory. I to był przyjemny taki stan, kiedy poczułeś sygnał? Tak. A mógł być to telefon na przykład? Możliwe, nie wiem. A włączcie, może to ten telefon, jak ja dzwonię. Tak, jest to taki stan, można wołać sugestie, można je pozostawić do tego. Może inny telefon to był? Sam. No. Tak, bo tu mamy też telefony, sprawdzimy, czy na jakiś może ciało. Nie? Nie. Raczej chyba nie. Nie. Raczej nie. Bardzo dobrze. Czyli już nie do tego. Ale na pewno sugestie może działać. Także w każdym, jak ja pogłębiam, pracuję z pacjentem, to jego zakoduję na to, żebym ja sobie puszczał.
wziął pewną rzecz, wykonał. Położy nogę na nogę. Poczekaj, nie czujesz, prawda? Wam się trochę. Tutaj taki sugestia podana posthipnotyczna. Można powiedzieć, napiliście wody, może kupić hasło. Podobnie na hasło Krzyżyciewicz, takie hasło opracowałem sobie na podstawie imagoterapii. Jest inne. Także Adam czuł się troszkę zmęczony na początku, a teraz na pewno chyba czuje się rześki. Jest okej. Okay. Okej, okay. Ja umrę mocno. Okej, dobrze. Teraz obiecany zrobimy sobie tutaj. Zrobimy obiecany seans sobie tutaj. Danusie, to jak... Jak Danuśka z Krzyżaków, jak to, robiliśmy z Danusią tę reinkarnację, to co, ja bym wtedy musiał być Zbyszko. No, a ty nie? Ale brat był. Jasne. Panie Wiolu, w ilu procentach powiedział pani? W 100%. No to ja bym nie powiedział, po co te diagnostyczne, panie doktorze, urządzenia są, a tym bardziej lekarze. Jak 100%. Ale zależy na akordu. Ale możemy później sprawdzić. Jedną, bo po wielu takich moich seansach na zbiorowych seansach w hali czy coś, Jarek dostał duże podziękowania od osób, którym wcześniej odkrył problemy nowotworowe, szybciej, żeby dokonać zabieg i tak dalej. Czyli wchodzi się w pole informacyjne, człowieka odbiera. I ja to nazywam skanowaniem człowieka, mamy skan. I człowiek drugi może skanować jednego człowieka. Ja 10 lat temu albo z 15 lat temu sam się musiałem zaprogramować na to, że siadając przed pacjentem odbierałem jego problemy. Kręgosłupa, głowy i to było dla mnie bardzo uciążliwe. I... Tylko tak, proszę. Nie za długo. Tak, ja nie za długo tak powielać. Ja nie, bo to się wtedy. Ja zaraz dopowiem tutaj kocia. I to skanowanie u siebie skosowałem, ale jak ja chcę, to ja sobie włączam do tego. Siada u mnie pani, ja mówię, pani jest w ciąży. No tak, jestem w ciąży, czy tam inne rzeczy. Odbiera to człowiek na sobie. Czyli skanuje. Że ale to jest na tyle niebezpieczne, żeby nie przyjmować na siebie, jak lekarz przyjmuje choroby pacjenta na siebie. Albo psychiatra przyjmuje wszystkie choroby.